Dobry wieczór. Poczekaj, bo Krzysiek kamerę jeszcze odpala. Ja miałem odpaloną, a my jeszcze nie. Ale ty nie musisz odpalać. Nie, ja muszę. Niech ktoś nagra sam. No. Dobry wieczór. Państwu. Chcę wszystko. Czapkę zdejmę. Całą prawdę. Tylko prawdę. Chcę wszystko powiedzieć, całą prawdę. A żeby wy wiedzieliście, że to nie Fiodor Marcin, ale nazwiska nie znam, ale ma inne nazwisko. I powiem tak, na moje imieniny poprzednie, imieniny czy urodziny, jak był Light, czy no, Light był, Light. Krzysiek. Ale daj mi powiedzieć. Dobrze. Nie przerywaj. Nachlał się jak świnia. Gorzej jak świnia z koryta. Z koryta świnia, jak wlejesz jedzenie, to zostawia dla kolegi, dla koleżanki. Krzysiek, tylko nie obrażaj ludzi. Ja mam taką zasadę, nie obrażaj. I powiem dalej. Ale to prawda. Jest. I powiem tak. Dalej. Szanowni Państwo, dziś miał być Light, ale nagrał na mnie Łukasz W, bo RODO, bo nie mogę nazwiska operować, że Wojtka do aresztu, a mnie pozówki do MOP-u. Zadzwonił do Wojtka Sławek. Zadzwonił Sławek, pokazał mnie całą prawdę. Ja przejrzałem na oczy. Przypomniało się mnie, tak jak wspomniałem, jak szybkę ten, jak będzie Fiodor ma, bo to nie Fiodor, ale nazwisko inne ma. I powiem dla was, że jak powiedziałem, że nakrał się jak świnia na moje urodziny. Znowu zaproponował mnie wódkę albo wino. A my poprowadziliśmy na sprzedaż do Wojtek. A Wojtek nie ma prawa jazdy, to ja do Wojtka musiałem jechać jako kierowca. I co? Zaprowadziliśmy do tego komisji, gdzie kupiliśmy czerwony ten samochód Mazda 323. Wojtek sprzedał. Kupiliśmy inny samochód, Opla. Kupiliśmy w Szrocie komisję na popiełuszki. W salonie. Co? W salonie na popiełuszki. Tak. Wojtek kupił. I co powiem? Jak my sprzedawaliśmy się tak, to Fiodor zaproponował dla mnie spożywanie alkoholu. Wiadomo, on był w szpitalu, on jest ciężko chory na trzustkę, bo pokazywał, jak opatrunki, jak... Krzysiek, ale ja do czego innego zmierzam. I ty mi już, wytłumacz... już! No, bo ty kręcisz i... Nie, nie kręcę. Zaraz wykręcisz. Nie. Jacek, daj się wypowiedzieć. Niech powie wszystko, co mu leży na sercu, żeby nie tak było, że my nie ale szczerze... ja mam baterii mało. A, to ja cię zaraz przypnę. A ty masz USB-C chyba, tak? Tak. Cholera. I powiem co, że proponował mnie spożywanie alkoholu. Kto? Fiodor. Fiodor zaproponował spożywanie alkoholu. A ty alkohol nie pijesz. A ja piję mleko. Sam widziałeś, Jacek, i sam Rafał widziałeś, co ja piję. A to Krzyśku, powiedz widzom w takim razie i dla Jacka, dlaczego ten dzisiaj live się nie odbył? Żeby ludzie potem po nas nie jechali, że to my ciebie porwaliśmy. Nie, bo ja sam chciałem odjechać, spokojnie. W godzinie 19 do mnie wydzwaniałeś, żebym ja przyjechał tak? I się wywiózł. Tak, zanim nawet do mnie zadzwonił pierwsza Jacek, ja do ciebie jeszcze wcześniej wydzwaniałem, a do księdza. No dzwonić ci to ciężko. A to ty od rana już do mnie dzwoniłeś, to ja wiem. Tylko ja nie mogę... Mówić. Ja do ciebie oddzwoniłem, bo do mnie dzwoniłeś. No. I powiem tak.
niech oni nie spodziewają się, że ja będę z nimi dalej nagrywać, a Piotr niech odda mnie zaległe pieniądze. Co narobił na moim urodzinach imieninach. Ale ty, Krzysiek, pamiętliwy jesteś. I? Co? Pamiętliwy jesteś. Takie rzeczy się nie zapomina, pamiętaj. Do końca życia. Co? Do końca życia. Do końca życia. Pamiętaj, warmianin ma rozum tu, a nie w dupie. Ja nie wiem, ja nie wnikam w wasze sprawy. I jak on do ciebie łapę podniósł, kiedy jego łapę podniosę? Ja powiem, ty do Rafała podniosłeś łapę. Piotr, to może na mnie podnieść łapę. Jak cię walnę, to kurwa, będziesz kurwa leżeć tu. Bo nie wiesz, co ja jestem. Jeszcze kurwa. Nie wiesz. Tak, ale wiesz co? Ja kurwa ci powiem, Piotrze, ja mam końską siłę. A dlatego końską siłę mam, że wiele lat pracowałem przy obornikach, wyrzucaniu obornika, Krzyśku, na polu. Ale ja o czym innym chciałem rozmawiać. I? Daj mi coś powiedzieć. Mogę ja? Tak. Co to się stało w ciągu tego tygodnia? Stało się, że... Wytłumacz mi, co, kto i dlaczego. Ale dlaczego? Widzą, bo widzowie do nas dzwonią, pytają, że oni nie rozumieją dlaczego, co to w ogóle, o co ta kłótnia jest. Kto ma nagrywać, kto ma nie nagrywać, czy będą dalej filmy, czy nie będą. Będą dalej filmy, będą lejta, ale będzie prowadzić Jacek, Rafał i Sławek. Ale obraziłeś mnie. Obraziłeś mnie, obraziłeś Sławka. Ja chcę właśnie ciebie przeprosić. Przepraszam. I Sławku, przyjmij też ode mnie przeprosiny. Oni mnie namówili. To oni powinni ciebie, Jacek, i ciebie, Rafał, i ciebie, Sławku, przeprosić, a nie ja. W jaki sposób cię namówili? W jaki sposób? Wytłumacz mi to. Że ty jesteś... A! Lepiej brak słów. Bo i wulgarnie, i nie wulgarnie mówili. Wiesz, Krzysiek, żebym był chujem, to bym przyszedł do ciebie i też byśmy nagrali filmy na nich, tak? Tak. Ale nie jestem chujem i ja tego nie zrobię. I powiem tak, że nie będzie... nie będzie... Będzie. Zimi. Będzie? Jak tam? A tak tam. Cześć. Ty, a ja do ciebie mam pretensję. A czemu? Strasz ochrony kolei. Jest ty moment. U ochrony pracujesz kolej, ale chuja, która się zaspinujesz kolej. No to już gadaliśmy ostatnio, że przyjeżdżamy. Zaraz przyjdę, pogadamy. No. Pamiętaj. No, wiem. To strasz ochrony kolei, ja go znam. No wiem, no. I? Co? Powiem dalej. Spotkałem kolegę ze straży ochrony kolei. Kto kogo tu kurwa namawia do złego? Namawia mnie ten Fiodorczuk i Łukasz. Bo oni... Ale Fiodorczuk nie przychodził. No co ty o Fiodorczuku mówisz? Łukasz dzwonił do... Dobry. Cześć. Co słychać? Dobry. Będziesz miał bata. A to kolega Jacek, tak? To pan, tak? Oglądamy. Będziesz miał bata. Będziesz miał bata i to dobrego. Co? Ty. A za co? Że nie pilnujesz 46 kolej, a tam młodzież się kręci, nie, pamiętaj. Teraz była młodzież bandycka, to przypomnieliśmy. No. Masz szczęście przyjeżdżać. No, bo jeżeli nie, to ja napiszę do Warszawy, pamiętaj. A u mnie nie, spytajcie Jacka. Jedne kurwa szarpnięcie piórem i leci. Jechał zatankować samochód. I powiem tobie, powiem dla was i dla widzów, i dla was, że ten namówił Łukasz Fiodora ściągnął. A jeszcze wyszedł Pawełek z Krzyszyna, też, bo Pawełek przywiózł. Ale Krzysiek. Ale daj mi kończyć. Tak. Przywiózł dwóch. Łukasza i Fiodora. Oni Fiodora i Krzywka mam powiedzieć. Kto przywiózł? Paweł. I? Bo one mieli przyjechać na 15, pomóc sprzątać. I pytam was, Pawła,
Łukasza. No i ty miałeś być do sprzątania. Wczoraj o 15, tak. Tak. No ale mój tata do szpitala trafił, więc ja nie mogłem. A Paweł do mnie zadzwonił, że oni też wczoraj nie przyjdą. Dzisiaj mieli przyjść. Bo ja opierniczyłem Pawła, opierniczyłem, pojechałem po Pawle, tak, że jak nie wiadomo co. A on mówił, że coś jego tatę obraziłeś, no. Co? Że obraziłeś jego tatę. Tak on mówił mi przez telefon. A tak? Dlatego, że powiem... Ale nie, nie, nie obrażaj mnie. Wiesz co? Nas interesuje jedna kwestia, bo na przykład i tu się z Jackiem będziemy różnić. Bo ja trzymałem za nich kciuki, dobrze im życzyłem. Bo ja mówię, każda osoba, która przychodzi do ciebie, tobie pomagać, ciebie nagrywać, i jeszcze by były z tego pieniądze, to ja mówię brawo. Znaczy, ale ale Jacek to samo. Tak, to samo. Oczywiście, ja nikomu nie zabraniam. Ale no. Ja nie chcę, tak, żeby ktoś przychodził, nagrywał na mnie, na Sławka, podpuszczał Krzyśka ale tym sposobem. Ale przepraszam bardzo, Rafał. Tak? Ja bo ja to samo mogę zrobić. Ja nie w każdej chwili mogę zrobić. Ja, nie ja tego nie robię. A żeby takie hasła byli na internecie, tak, i listy przychodzące do mnie, jeszcze zmieniający nazwisko, imię na Wojtka, a opisujący sytuację moją, materialną i życiową, że mnie do pomocy, że mnie do koroszczy, że mnie na dzióbki, do MOPR-u, że mnie nie do gdzie. Nawet list Wojtek otrzymał. Gruby! Ej! Nagrywaj, Krzysiek, bo się skończy bateria dla Jana. Że? Ja powiem tak. Wojtek otrzymał list, daj mi kończyć. Już mówię. Tak, otrzymał już list, że mnie pochować wiedzie? Nie w Białymstoku, ale w Wałczu. Ale Krzysiek, kurwa, ja nie... W Wałczu. Krzysiek. I mnie to cholerne wzięło, że ja nic z nimi nie chcę nagrywać. Krzysiek. I chcę powrócić do Jacka, to, do Sławka, no, i do ciebie. Ja cały czas mówię, ja pomagam jak mogę. Ja myślę, że w historii całej szkolnej 17... Przeprosiłem cię, Jacek, i przyjmijmy przeprosiny. Jacek i Sławek pomagają tobie najbardziej ze wszystkich osób, które... Powiem Jacku, że naprawdę, naprawdę przepraszam całego serca i duszy, że tak pojechałem po tobie i po tobie. I współczuję tobie, Rafał. Krzysiek, do szpitala. Krzysiek, ty mówisz, że ja kurwa nie pracuję. Ja zapierdalam od rana do wieczora. Ty się dziwisz, że czasami telefon nie odbieram, bo ja nie mam kiedy odebrać. Ty nie złość się na to, bo ja pracuję, napierdalam. A Sławek dzwonił do ciebie? Nie, Sławek, ja ze Sławkiem nie dzwonię, tylko piszemy ewentualnie jak coś trzeba. Ty zobacz, bo Sławek miał napisać do ciebie SMS-a, bo ja mu powiedziałem, wiesz, nie. I ja tam powiedziałem na Sławku, nie nudzę. I powiem tak. Pawle, Łukaszu, Marcinie, Piotrze, bo to ksywka twoja. A zawsze mam żal do ciebie, Marcinie, Piotr, że kiedy ty oddasz moje zaległe pieniądze? Ile czasu nagrywałeś ze mną i mówiłeś, że będziesz płacić pół na pół. Ja nie otrzymałem tobie, od ciebie ani złotówki. Nawet złamanego tego grosza. Żeby przełamać grosz na pół. Ale to, czekaj. To Rafał by... Ale czekaj. Czekaj, ja teraz powiem. Bo tutaj ludzie... Bo ja zapomnę. Ludzie na internecie piszą, że Fiodor będzie twoim redaktorem nowym. To prawda? To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, tak? To jest, on chce być znowu, bo chce się wepchać się. Wiesz co, wepchać się? Ja nie wiem, ja nie wnikam, nie moja sprawa. Weź tu popraw. Tylko zadałem pytanie tobie. Nie, to czekaj. Dobrze, to na ten napis nie zwracaj uwagi. I jesteś, napisano, że jesteś nowym redaktorem moim. I pozostaniesz. Czy to prawda? Kto? Jacek. Ty! Jacek. Ja? Tak! Ja nigdy nie byłem i nie będę. Będziesz! Nie! Będziesz! Nie! Będziesz! Nigdy nie byłem. A zaraz... A podziękowanie to co? Jakie podziękowanie? Za co? Za obrazę?
Nie, a z YouTube do, ja i ty otrzymaliśmy. Przepraszam bardzo. To było do ciebie przysłane, nie do mnie. Ale tam wymienili twoje imię. Trudno. Przeboleję to. Nie, nie bolej? Krzysiek, tylko... ja powiem ci, tobie tak. Tylko jesteś. Ja tobie wybaczam to wszystko, co do tej pory tak, uczyniłeś. Jacek i Rafał, że zostajecie do mojej śmierci życia, ile, bo nie wiem, czy kiedy ja odejdę, czy nie odejdę prędko, to zależy, wiesz od kogo? Od Boga, od Pana Jezusa, od Matki Boskiej. Szczerze mówiąc, to trochę też od ciebie, Krzysiek. Czy zdrowo się odżywiasz, czy się wysypiasz, czy się denerwujesz, czy nie denerwujesz? I czy bierzesz leki? Tak, od ciebie. I leki ja zawsze biorę. Nie mów, że ja leki nie biorę. Ja nie mówię, że nie bierzesz. No bo leki, wiesz, po to są, żeby faktycznie... Żeby ja wstaję rano o godzinie 6, już leki, herbata. Masz rozłożone? Co? Rozłożone są. A kto, ty przychodzisz rozkładać? No, nie chciałeś mnie widzieć. No kiedyś tak było przecież, tak? Nie chciałeś mnie widzieć. Tak, że pomagałeś. Ale przepraszam bardzo, jeżeli pielęgniarka mnie zastraszyła. Ale zrobiła to... Ale przepraszam bardzo. Ale daj mi powiedzieć, ja teraz powiem. Nie zrobiła to celowo, żeby cię zastraszyć, tylko po to, żebyś się umył. Po to to było. Niech ona nie wtrąci się moje straci, a umyty cię, nie umyty. Nie obraża jej. Ile kierowców mnie wieźli? I kumpli, i nie kumpli? Ja się zapytałem cię. Czy ja śmierdzę? Nie. Nie, mówią. A niech taka pani łaskawa... To jest łaskawa pani. Co? I do niej miej szacunek. Jacek. Bo jak nie będziesz miał do niej szacunku, to do mnie też nie ma szacunku. Ale czego? Bo ja tak mówię. Ja tak mówię. Takich ludzi trzeba szanować. O to mnie do cholery, ja cię denerwuję. No to niech cię denerwuje. Ale poczekaj, w ogóle generalnie ludzi trzeba szanować. I ciebie też ludzie powinni ciebie szanować. Nie, ludzie nie szanują. Ja wiem. A ty myślisz... Ja wiem. To jak wiesz, to... Ja mam. Ale musisz walczyć szanować? O to. Musisz walczyć o to. U nas na Warmii. A chuj, jesteś na Podlasiu, w Białymstoku. Przepraszam, to co ja mam krakać tak jak Krzysiek, bo nam zaraz, kruki wiesz, kraczą? Za długi ja jestem krukiem? My chcemy jeszcze powiedzieć o tym lajcie, bo ja do pewnego momentu popierałem chłopaków, bo oni obiecali, że zrobią lajta, że na przykład będzie 1000 czy 2000 zł z lajta i wszystko przekażą dla Krzyśka. Ale potem się okazało, że kanał jest nowy, nie ma połączenia z tym całym na donaty, więc oni sami, tam był taki chaos. W momencie jak oni o 20 stali, to moim zdaniem jeszcze nie wiedzieli, bo oni chcieli prosić na przykład Wojtka, żeby to na Wojtka kanale ten light się odbył i żeby to na Wojtka konto na firmę poszły te pieniądze, a potem Wojtek dla Krzyśka je oddał albo coś mu kupował i tak dalej, i tak dalej. To po prostu, jak to mówi powiedzenie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Tam było tyle dobrych intencji, tylko potem się skończyło tak, że Olgierdano robił lighty i opowiadał, że wszystko rzuci i nie będzie już na szkolnej niczego, bo on wszystko, nie wiem, rozwalić chciał, czy o co tam chodziło, no. Więc jeżeli on chciał tam wejść i pomóc, to moim zdaniem powinien tam być i pomóc, a nie... Tak. Nie wiem, no. A nie, że potem Krzysiek do mnie dzwoni i prosi mnie o pomoc, żebym ja go wywiózł stamtąd, bo on się po prostu boi, co będzie, jak oni przyjdą, będą pić alkohol, będą się z niego śmiać na tym lajcie, no. Tak, o to cię poprosiłem. Wiem. Dlatego przyjechałem, no. Po prostu, bo są pewne granice, internet jest fajny, jest zabawny, ale w pewnym momencie, jak już robicie sobie bekę z Krzysztofa, już tak, to już moim zdaniem przeginacie po prostu. Faktycznie. Brawo. On potrzebuje tego, żeby ktoś mu czasami pomógł. On prosi, on potrafi powiedzieć, Krzysiek, jaka pomoc mu jest potrzebna. Czy ja tobie kiedykolwiek krzywdę zrobiłem? Nie. Nie. Upokorzyłem ciebie? Nie. Wszystko miałeś, co chciałeś. Dlaczego tak zrobiłeś? Dlaczego tak zrobiłeś, powiedz mi, wytłumacz mi to. To namówili mnie, jak ci powiedziałem to już. Szczerze mówię. Szczerze mówisz, tak? Tak. Mniej pretensji do ich. Ja nie namawiam do ciebie, żebyś... Bo! I teraz zajdziemy, jak one będą stary, zapytać cię, dlaczego oni tak zrobili. Bo wiesz co, widzowie będą mówić, że to na przykład, że my ciebie przekupiliśmy, żebyś ty to nagrał, co teraz mówisz. Tak, nie, tak będzie. My, szanowny państwo. Ale cały czas mówią, że my tam jeździmy tylko po to, żeby zarabiać pieniądze i my się upokorzymy i wszystko zrobimy. Ja cały czas tłumaczę. Ja na przykład tam nic nie zarabiam. Ja dokładam do Krzyśka wyjazdów, własne paliwo muszę za to płacić.
jeżeli Jacek, Sławek pomagają, uważam, że na przykład jeżeli kanał przynosi jakieś zarobki, mają prawo, bo Jacek poświęca tyle czasu, czasami codziennie nawet jest przyjaciół. Krzysiek, ja jestem tylko w sobotę. Brakowało ci czegoś? Byłeś na wakacjach? Ktoś ci kiedykolwiek w życiu zapełnił takie wakacje? Kto ci zapewnił takie wakacje? Ty. Nie, to... Ty i Sławek. Chłopaki, nie, róbcie, ale pomagajcie, a nie tak, że Olgierdano mówi, że chce mu pomóc, a potem się okazuje, że on go hejtuje w internecie i na hejcie zarabia pieniądze, no. No to chyba to nie wiem, kogo chce oszukać w ten sposób, no. To chce mu pomóc, czy chce się z niego śmiać tak naprawdę i zarabiać na tym pieniądze, no. No proszę się zdecydować, kurczę, nieuczciwi ludzie mówią po prostu prawdę od początku do końca, jak jest, nie? I proszę nie pisać takich wulgarnych na mnie, na Wojtka listy, a w imieniu moim, że mnie pochowacie w Bałczu i tak dalej. Ja tu mam w Białymstoku wystawiony pomnik w Starosielcach. Za życia jeszcze mamy taty i brata. Tam leży brat z boku, Bogumił. Ja będę leżeć koło Bogumiła. Krzysiek, ja bym nie wyszedł do ciebie, gdyby nie Rafał, wiesz? Ja bym nie wyszedł do ciebie za te słowa wszystkie. Do Wojtka mam bardzo wielki żal. Do Wojtka to ja nie wiem. Mam bardzo wielki żal. Za to, co on na mnie pierdolił. Wiem. Wiem i do mnie masz żal. Wiem. A ja ci mówię, Jacek. Za to Rafał powiedział prawdę i poprosiłem Rafała, żeby mnie w domu nagrać. Tylko gdzieś wyjechać. Spokojnie. Uczciwie. Ich mordów nie widzieć. Paskudnych. Bo to nie twarz, ale mordy. Każdy. Trzymaj na mnie. Każdy na mnie. Tak. Rzepkę o taką. Oni. Jak wielkie. No to dobrze. To w tym tygodniu. Jak wielkie. To w tym tygodniu kto z tobą nagrywał? Kto z tobą nagrywał w tym tygodniu? Nikt. Nie, no nie, nie nagrywał z tobą nikt? Nagrywał. Olgierdano głównie z tobą nagrywał. To tylko Olgierdano założył kanał mnie. No. A nie nagrywał z tobą filmów? Nie. Nie, nie nagrywał, jak są na kanale. Dwa filmy nagrał. I powiedz, i on to nauczył. Olgierdano. Nauczył mnie, żeby mówić na ciebie różnie. Na ciebie ten... Na mnie, tak? Tak, o! Ale ja na ciebie mówię, nie będę mówić. Na Sławka. Mhm. Krzysiek. A, na Sławka na pewno, bo to oni mają straszną kłótnię ze sobą. Krzysiek, no to nie proś mnie o pieniądze, tylko poproś Olgierdano o pieniądze. Bo z tobą nagrywał, tak? I Olgierdano. Niech ci wypłaci teraz. I? Ile? Powiedz ile. Tam chyba 3 czy 4 filmy byli. Nie pamiętam już. Bo o taką zarzucili oni mnie głowę, nawet wyjść. Dlatego Rafał ciebie poprosimy. Uh-huh. Zobacz. Ja tutaj spokojnie, ja nie krzyczę. Tak, tak, ja się trochę bałem, bo pamiętasz, ostatnio Paweł ci pokazał film i ty strasznie zły na mnie byłeś. No, ja myślę, że widzisz, cały czas... Dobra, panowie, ostatnie skupić. Zdanie, bo tam no. Wojtek do mnie wydzwania. Coś chce? No. To ostatnie zdanie. Może, no. Może musimy, Jacek, zrobić lajta takiego, żeby Krzysiek był zadowolony, żeby nie było obrazy i żeby on zarobił po prostu 1000 złotych na przykład i co tydzień tak będziemy Nie ma problemu. Robić. Można ustawić. No. Ja... Tylko po prostu trzeba z Krzyśkiem tam być. A ja nie mam czasu, żeby tam być. Rafał, zobowiązujesz się? Możemy to poprowadzić. To z Wojtkiem trzeba też, tak? Razem, żeby ten lajk poszedł, no, na przykład jutro czy tam. Podejrzewam, że tak, no. No to dogadamy się kiedy i będziemy robić po prostu lajty takie, żeby Krzysiek był zadowolony i żeby miał z tego pieniądze. I wcale nie chodzi tak naprawdę, widzowie szanowni, o pieniądze, tylko o to, kto tam przyjeżdża i chce mu pomóc, a kto na przykład, tak jak widzieliście dzisiaj, chce mu tylko Daj. Namieszać w głowie, skłócić go z resztą, a potem go zostawić. Nie, to ja kilka wezmę. I tym kończymy. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, dobranoc.